Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest pani doktor Dorota Potwora z Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, święta zbliżają się coraz większymi krokami. To czas, kiedy obdarowujemy swoich bliskich prezentami oraz spotykamy się przy wigilijnym stole. Ale elementem wspólnych tych dwóch rzeczy są wydatki. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Tutaj mówię o kwotach poszczególnych rzeczy. Inflacja wciąż postępuje, choć ostatnio zwolniła, ale jednak powoduje to, że z roku na rok produkty robią się coraz droższe. Jest to, można powiedzieć, swego rodzaju furtka dla właścicieli sklepów, którzy tworzą różnego rodzaju promocje, rabaty. No i to może się okazać trochę złudne. I pytanie, czy tak faktycznie jest. I pani doktor, moje pierwsze pytanie odnośnie tej inflacji. Jaka jest aktualnie sytuacja związana z nią? Czy to, że ona zwalnia, powoduje, że ceny też się odrobinę zmniejszą, czy to jednak nie działa w ten sposób? No nie do końca. Zresztą inflacja jest absolutnie związana z siłą nabywczą. Zawsze była. Ma przełożenie bezpośrednie też na decyzje, jakie podejmują konsumenci na rynku. Oczywiście konsumpcja jest tą kategorią, która towarzyszy nam przez całe życie. My musimy kupować, konsumować, żeby żyć, pracować, funkcjonować. To jest naturalne. No w tej chwili poziom inflacji u nas wynosi 6,5%. Są kraje w Europie, które mają ją o wiele niższą, na przykład Holandia, Portugalia to jest 1,3%, we Francji chyba 3,4%, no ale są też te, które mają wyższe, na przykład najwyższa jest w tej chwili na Węgrzech, jeżeli chodzi tutaj o to najbliższe takie otoczenie. Natomiast na pewno inflacja jest tym czynnikiem, który zmienia zachowania konsumentów na rynku, ale też przekłada się na strategię działania firm, które oczywiście tworzą ofertę, kierują ją na rynek. Według najnowszych badań, do których sobie zaglądałam oczywiście tutaj, wynika, że 82% konsumentów w Polsce oszczędza, zdecydowanie mniej kupuje. Takim absolutnie tutaj można powiedzieć nowym określeniem, który towarzyszy w tych różnych rozważaniach na temat inflacji, zachowań konsumentów rynku, jest tak zwana uważność cenowa. Co ona oznacza? No przede wszystkim porównywanie cen, poszukiwanie produktów tańszych, bardzo często substytucyjnych. No i tutaj oczywiście pan pyta, jak właśnie to ma przełożenie na strategię działania przedsiębiorstw, głównie handlowych, prawda? Bo jeżeli tutaj mówimy o świętach, no oczywiście proszę zwrócić uwagę, że zmienia się też na pewno model zakupów. Z tego modelu takiego weekendowego my przeszliśmy od czasów inflacji na model częściej dokonywanych zakupów. Dlaczego? Ano dlatego, że poprzez aplikacje, które posiadamy, poprzez informacje, które otrzymujemy, bo w dużej mierze to są oczywiście komunikaty już spersonalizowane. Ludzie wiedzą, gdzie będzie właśnie promocja, obniżka i dzisiaj oczywiście żywo na to reagują. To jest absolutnie coś, co jeszcze wcześniej nie miało takiego znaczenia. Natomiast muszę powiedzieć, że cała polityka cenowa i instrument ceny, instrument marketingowy jest bardzo wrażliwym instrumentem, szczególnie w Polsce i tutaj oczywiście to się wykorzystuje na różne sposoby. No na pewno przed świętami ludzie kupują, nie odmawiają sobie, zresztą w tych wszystkich opracowaniach bardzo często się tutaj wskazuje uwagę na to, że Polacy nie lubią ograniczać zakupów. Nie lubią ograniczać zakupów. W naszej mentalności jest coś takiego, że jak zbliżają się święta, są wydłużone właśnie weekendy, to przecież widzimy, że te zakupy naprawdę są o wiele większe. I tutaj też chcę wyraźnie powiedzieć, że w grupie osób, które były poddane badaniom właśnie na temat dokonywanych zakupów świątecznych, średnio koszt świąt w ubiegłym roku na czteroosobową rodzinę wynosił 3700, w tym roku to będzie więcej o 700 zł, czyli mamy 4400, prawda? Ten koszyk taki zakupowy w tym roku na jedną osobę średnio, no bo to różne instytuty tutaj badań podają, wynosi 1490 zł, prawie 1500. Także takie dane obrazują oczywiście tutaj skalę tych właściwie decyzji zakupów, które podejmowane są przez konsumentów.
A to dotyczy konkretnej grupy produktów, czy to chodzi o wszystkie produkty, które Nie, są dostępne na to rynku? Głównie dotyczy produktów żywnościowych, konsumpcyjnych, bo tu oczywiście chcę też wyraźnie powiedzieć, że no, tą grupą, która szczególnie jest wrażliwa przede wszystkim na poziom inflacji, no, jest grupa w przedziale od 58 do 80 lat. Tak, tutaj oczywiście wyraźnie podaje się, że to są osoby, które najdotkliwiej odczuwają oczywiście skutki inflacji. No, pan tutaj pyta o inne produkty. No, muszę powiedzieć, że spadła absolutnie sprzedaż tych produktów takich selektywnych, wybieralnych, prestiżowych. To jest trend oczywiście w całej Europie, nie tylko w Polsce, bo przecież inflacja oczywiście różnie się pozycjonuje w tych krajach. Natomiast jeżeli już oszczędzają Polacy, to najczęściej są to obligacje albo bezpieczne oczywiście tutaj instrumenty finansowe. No, ci, którzy mają zgromadzony kapitał, to wiemy, lokują w nieruchomości, w złoto, także tak to wygląda, ale na pewno spadły zakupy wielu usług no, w kategorii choćby kultury, rozrywki, co zresztą chyba też widzimy. Wyjazdy turystyczne też niektórzy ograniczają, bo przecież kiedyś to było bardzo popularne, wyjechać na święta, prawda? Jeszcze bardzo często ten wydłużony okres był połączony z Sylwestrem, Nowym Rokiem. W tym roku jest to zdecydowanie też inaczej. Za nami Black Friday, czyli taki moment, który jest najlepiej widoczny w Stanach Zjednoczonych. Tam jest bardzo dużo przecen. W Polsce z kolei wygląda to trochę inaczej. Natomiast teraz mamy okres właśnie tych świąt. I tutaj chciałbym spytać o te produkty, które pani wspomniała. Te nieżywnościowe, ale bardziej produkty, towary RTV, AGD. Takie prestiżowe, można powiedzieć. Sprzedawcy te wszystkie ceny bardzo mocno podbijają, one są bardzo duże, bardzo często towarzyszy im nazwa super okazja, jedyna taka w roku. Tak. Czy edycja to limitowana, dokładnie. Prawda, ostatnie sztuki, bardzo często widzimy ten zegar, który odlicza dokładnie. Czas, prawda? To mobilizuje wielu ludzi, bo my jesteśmy tak skonstruowani. To też są działania, które no, związane są z psychologią zachowania człowieka. A ile w tym jest prawdy, jeżeli chodzi o te ceny? No właśnie, to nie do końca jest to taki mechanizm, który oczywiście jest prawdziwy, więc tutaj oczywiście też ci, którzy mają wiedzę, którzy mają rozeznanie, którzy porównują, przecież są porównywarki w internecie, dzisiaj przecież ta sprzedaż internetowa w różnych kategoriach przecież dynamizuje się. To jest coś, co też absolutnie zmieniło na pewno strategię działania wielu firm. No na pewno trzeba być absolutnie tutaj uważnym. No myślę, że dzisiaj ta świadomość Polaków jako konsumentów jest zupełnie inna. Jesteśmy na zupełnie innym etapie. Ludzie po prostu są bardziej zorientowani. Myślę, że zdecydowanie są bardziej oporni na te wszelkiego rodzaju triki marketingowe, sztuczki, manipulacje, perswazje, które oczywiście od zawsze towarzyszyły. One się sprawdzały przede wszystkim gdzie? No w Stanach Zjednoczonych, w Europie Zachodniej, więc tutaj u nas też z powodzeniem były i są wykorzystywane. To kiedy najlepiej robić takie świąteczne zakupy? Mówimy o prezentach. Jaki byłby najlepszy czas? Jak rozumiem, nie w tym świątecznym szale, bo wtedy można przepłacić. Można. To znaczy, wie pan, to zależy od człowieka, od jego osobowości, stylu życia. No ja należę do osób, które zawsze robią na końcu, więc tu nie jestem dobrym przykładem. Natomiast są osoby, które umieją tak sobie rozplanować, kupić, rozłożyć to w czasie, ale myślę, że tych jest zdecydowanie mniej. Aczkolwiek takie decyzje na pewno są bardziej absolutnie racjonalne, bo my w wielu przypadkach oczywiście znajdując się w określonym miejscu, czasie, tak, jeżeli jest ta presja jeszcze tego czasu, że trzeba coś kupić, to oczywiście bardzo często podejmujemy decyzje nieracjonalnie, bardzo często oczywiście przepłacamy, no ale tak już jest. Załóżmy, tak może trochę pesymistycznie, ale że sytuacja finansowa w bankach światowych czy w naszym kraju nie będzie jednak lepsza, co więcej dodam, że będzie gorsza. Jak to w przyszłości będzie, odbije się na tym właśnie, na tym rynku? Do jakich kroków pani zdaniem różni producenci, sprzedawcy będą podejmować, żeby właśnie zachęcić mimo wszystko tych konsumentów, żeby jednak ich produkty kupowali, szczególnie w okresie świąt?
Ja już Panu odpowiadam. Muszę tutaj właśnie też powiedzieć, że prym, jeżeli chodzi o popularność sieci na rynku u nas w Polsce, stanowią sieci dyskontowe. Dlaczego? Spadła na przykład popularność hipermarketów, supermarketów. Tam ceny, marże są zdecydowanie wyższe. Sieci dyskontowe oczywiście wprowadziły swoje marki. One są z reguły tańsze i to jest tym magnesem, który przyciąga wielu ludzi. No, w tej chwili jeszcze mamy ten zerowy podatek VAT na te artykuły konsumpcyjne, żywnościowe, który jak wiemy będzie utrzymany do końca 2023. Nie wiadomo, jak to będzie w przyszłym roku, bo podwyżka oczywiście też tutaj będzie absolutnie zmieniała, tak, pewne zachowania. Natomiast no, już jest wiadomo, że oczywiście z nowym rokiem wzrasta akcyza, czyli wzrosną ceny na papierosy, alkohol. No ale czy te produkty można kupować na zapas? Myślę, że ci, którzy organizują jakieś, nie wiem, przyjęcia z wyprzedzeniem czasu, no mogą to zrobić, ale to też są właściwie tutaj pojedyncze osoby, tak, czy w zdecydowanej mniejszości niż w przypadku tych masowych zakupów, tych produktów konsumpcyjnych. Także no, zobaczymy, co pokaże nowy rok. Właściwie tutaj prognozy, które właściwie też szacują tą inflację dla Polski, no nie są takie zbyt optymistyczne, ale to są prognozy, prawda? Pewne przewidywania szacują, że poziom inflacji ma wynieść od 7 do 8, niektórzy prognozują do 9%, czyli znowu nastąpi wzrost, no to ma przełożenie znowu na spadek siły nabywczej i tak na to wszystko, o czym do tej pory tutaj właśnie też mówiłam. Czyli okres świąt, Szanowni Państwo, to jest taki moment, gdzie te ceny faktycznie mogą się wydawać atrakcyjne, lecz powinniśmy pamiętać po pierwsze o umiarze, a po drugie powinniśmy patrzeć na cenę, jak to wygląda, bo może się tak okazać, że jednak promocja nie jest promocją, do czego Państwa serdecznie zachęcamy. Dziękuję w takim razie za uwagę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem była pani dr Dorota Potwora z Uniwersytetu Opolskiego. Dziękuję.